Dobry wieczór, pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj o specjalnych zadaniach aniołów. Dla skuteczniejszego przygotowania ludzi na przyjście Mesjasza, Bóg wysyłał aniołów, żeby chronili, pouczali i pomagali osobom, których Bóg wybierał na swoich współpracowników na ziemi. Pobożny Abraham chciał złożyć Bogu w ofierze to, co ma najcenniejszego, mianowicie własnego jedynego syna. W ostatnim momencie anioł Boży powstrzymał jego rękę przed zabiciem Izaaka. Abraham zrozumiał, że nie wolno nigdy zabijać żadnego człowieka, szczególnie dziecka. Ofiary Bogu należy składać w inny sposób i innego rodzaju. Zawarł Abraham przymierze z Bogiem, co jest zasługą anioła. Kiedy naród wybrany wychodził z ziemi egipskiej, Bóg rozmawiał często z Mojżeszem i dawał mu dokładne instrukcje, w którą stronę mają się kierować i jak ma prowadzić ludzi. Szczególnie ważnym było to przy przechodzeniu przez Morze Czerwone. Bóg sprawił, że przeszli suchą nogą, a wojska egipskie utonęły w morskich falach. Biblia jeszcze uzupełnia to zdarzenie niektórymi szczegółami, jak wysłannik Boga wskazywał drogę narodowi wybranemu, a jak przeszkadzał zbliżającym się wojskom egipskim. Anioł Boży, który szedł na czele całego pochodu Izraelitów, przeniósł się na jego koniec, podobnie przeszedł z przodu całego pochodu na jego koniec słup z obłoków. W ten sposób znalazł się on między obozem Egipcjan a obozem Izraelitów. Tam obłok był ciemnością, tu zaś rozświetlał mroki nocy. I tak przez całą noc nie mogli się zbliżyć jedni do drugich. Ostatnim prorokiem Starego Testamentu był Jan, nazwany Chrzcicielem. Okoliczności jego narodzenia są szczególne. Zatroszczył się o to Bóg, skoro to on miał wskazać, kto jest Mesjaszem. Zgodnie ze zwyczajem na kapłana Zachariasza, będącego w podeszłym wieku, padł los, by wszedł do świątyni pańskiej i nałożył kadzidła. Cała rzesza ludzi modliła się w czasie kadzenia na zewnątrz świątyni. Ukazał się mu anioł pański po prawej stronie ołtarza i powiedział: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić z tobą i by donieść ci tę dobrą nowinę. Oto Elżbieta, żona twoja, porodzi ci syna, któremu dasz imię Jan. Sam będziesz się cieszył i radował i wielu innych będzie się weselić z powodu jego narodzenia. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił ani wina, ani sycery. Od łona matki będzie pełen Ducha Świętego i wielu spośród Izraela nawróci do Pana Boga ich. Sam będzie szedł przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serce ojców ku ich synom, a niewierzących ku rozsądkowi sprawiedliwych, i by przygotować Panu lud doskonały. Potem żona jego Elżbieta poczęła, mimo że była w wieku, kiedy kobiety już nie rodzą. Narodził się Jan, który w wieku dojrzałym otrzymał przywilej wskazania, kto jest Mesjaszem. Szczęść Boże, dobrego wieczoru.